Szanowni Państwo, witam wszystkich serdecznie na tym razem na moim wykładzie. Taki dość trochę inny tytuł niż i w zasadzie tematyka też niż moje poprzedniczki, bo może mniej o szkole, ale o tym, co może się dziać poza szkołą i w zasadzie w takich miejscach, których niekoniecznie widzimy na pierwszy rzut oka, no bo przecież na przerwie czy tam na lekcji nie wszystko jesteśmy w stanie zobaczyć. Internetowe targowisko ekspozycji ja małego, nastoletniego i dorosłego człowieka. To takie porównanie, taka metafora. Internetowy targ to forma sprzedaży i kupna filmów, informacji, zdjęć. Tutaj każdy z nas jest nie tylko sprzedającym, ale też kupującym. Nie tylko tym, który coś eksponuje, ale też jesteśmy oglądaczami. Czym się różni nasze targowisko internetowe od targowiska offline, które tutaj widzicie Państwo? Otóż tym, że targowisko online nie ma miejsca, takiego dookreślonego miejsca, bo przecież serwery są rozproszone na całym świecie, ani czasu, bo to nie jest środa nieparzysta każdego miesiąca, albo poniedziałek, albo sobota rano do godziny 12-13, tak jak to jest najczęściej na targowiskach, ale to jest cały czas. W zasadzie nie ma czasu. Tutaj możemy zobaczyć na targowisku online pikantne, niczym papryczki, czyli zdjęcia i filmy, ale możemy tam też spotkać się z burakami. Rzadko kiedy oglądamy się za ziemniakami, bo są grube, brudne, no i z ziemi. Za to bardzo nas interesują piękne, soczyste, czerwone pomidory, piękne truskawki, piękne jabłka. Pomimo, że sztucznie nawożone, to ich widok nas zachwyca. I tak troszeczkę jest właśnie z targowiskiem online. Ale na tym targowisku możemy się spotkać z różnymi zjawiskami. I ja myślę, że każdy z tutaj siedzących się spotkał z tymi zjawiskami, z sharentingiem, z catfishingiem, ze zjawiskiem takim dość nowym, sextortion, selfie, bo któż sobie selfie nie robi, no i ze zjawiskiem FOMO. Ale moi drodzy, zaczniemy od tego pierwszego, od sharentingu. To angielski termin, który w zasadzie coraz częściej pojawia się w badaniach polskich, aczkolwiek nie do końca jeszcze tak, nie do końca zbadany nawet na zachodzie. O cóż tu chodzi? Otóż jest to zjawisko nadmiernego wystawiania, udostępniania wizerunku własnego dziecka. W mediach społecznościowych, takich jak Facebook, Instagram, ale też na typowych portalach internetowych. Akurat u mnie na wydziale zajmuje się tym pani doktor Anna Brosz, a pozwoliłem sobie tutaj część jej materiałów wykorzystać. Jak to wygląda w badaniach zachodnich? Zadano pytanie, no takie nie wprost, bo kto się przyzna, że zamieszcza zdjęcia swojego dziecka, nadmiernie zamieszcza zdjęcia swojego dziecka na portalu społecznościowym, ale zapytano rodziców, czy znają osoby, które takie rzeczy robią i okazało się, że 3/4 badanych rodziców przyznało się, że zna innych rodziców, którzy właśnie udostępniają nazbyt w mediach wizerunki swoich dzieci. Co więcej, ci badani stwierdzili, że wśród tych rodziców znają ponad połowę, którzy umieszczali żenujące zdjęcia. No, z takimi też żeśmy się spotkali, przecież zdjęcia małych bobasów siedzących w misce pełnej czekolady, umazanych, prawda? Ponad połowa również zna rodziców, którzy umieszczali osobiste informacje o dziecku. Wzrost, wagę, imię, a nawet nazwisko. Natomiast
Prawie 30% to rodzice, którzy udostępniali nieodpowiednie zdjęcia dziecka, czyli zdjęcia nagie, w takich sytuacjach, które mogą być potem wykorzystywane przez na przykład jakichś pedofilów. Kolejne badania prowadzone w jednym z amerykańskich szpitali potwierdziły, że ponad połowa matek, no nieco ponad 30% ojców dyskutuje w mediach społecznościowych o tematyce zdrowia dzieci, rodzicielstwa. Nie ma w tym, prawda, nic zresztą strasznego, ponieważ są fora, na których my wymieniamy się informacjami. Jest to dla nas bardzo ważne. No i czego dotyczyły te tematy? No takich typowych rzeczy, usypiania dzieci, spraw związanych z jedzeniem, z dyscypliną, z przedszkolem, z problemami z zachowaniem. Ale tak się możemy zastanawiać, gdzie jest jakaś taka granica udostępniania informacji o naszych dzieciach i tak naprawdę o dzieciach i tak naprawdę kiedy, jak obecne dzieci, o których są udostępniane takie informacje, będą zachowywały się za 10-15 lat, kiedy gdzieś tam natrafią w internecie na wizerunek na przykład swojego ciała, nagiego ciała. No trudno nam o tym jeszcze mówić, ale granice są płynne i dla jednych są przekroczeniem, inni je przekraczają, a inni nie. Bo na pewno każdy z tutaj siedzących spotkał się z takimi zdjęciami jak USG ciąży, prawda? To jest takie pierwsze zdjęcie dziecka, które jest zamieszczone na portalach społecznościowych. Ale kolejne zdjęcia, które są zamieszczane, to zdjęcia z porodów. I to nie tylko zdjęcia, ale i całe filmy. I to nie tylko takie zdjęcia, które są publikowane na Instagramie przez jednego z ginekologów, który tutaj pokazuje poród pośladkowy poprzez cesarskie cięcie. To są tylko zdjęcia. Tam jeszcze był zamieszczony film. Ale to są tego typu filmy zamieszczane również na portalach społecznościowych typu Facebook. Czy jest to złe, czy jest to dobre, czy jest to dla kogoś obojętne, pozostawiam już tutaj każdemu do własnych przemyśleń. W każdym razie takie zjawisko występują, takie rzeczy się dzieją. Na profilu portalu społecznościowego tego ginekologa można znaleźć również takie zdjęcie. Dla jednych piękne, poród rodzicielski w wannie, dla jednych zbyt intymne. Ale teraz chciałbym się zapytać Państwa, kto z nas by chciał widzieć narodziny siebie właśnie w takiej sytuacji, jak nas rodzice rodzą, prawda? No może są takie osoby, ale myślę, że większość jednak z nas ma pewne obawy co do tego, żeby się chciało widzieć w takiej sytuacji. Tym bardziej, że to są sytuacje intymne, a tutaj wszyscy je mogą oglądać. Ale wróćmy na nasze polskie podwórko, jak to tutaj wygląda. No różnie, różnie to wygląda, bo na Facebooku możemy sobie oczywiście zamieścić informację, że się jest już mamą i tatą. I to jest bardzo taka informacja, która nie obnaża ani dziecka. To jest tylko informacja o tym, że dziecko się narodziło, że jest wszystko w porządku, że jest okej. Ale można coś więcej napisać. Można być mniej skrytym i można napisać, można użyć ikonki narodziny dziecka, można napisać, w jakim szpitalu się dziecko urodziło, jak ma na imię. I to już jest coś więcej. To już są informacje, które zdecydowanie więcej nam mówią o dziecku, o rodzicach, niż ta informacja mama i tata. Co ciekawe, ta informacja z ikonką narodziny dziecka jest pożywką dla samego Facebooka. No dlaczego? Dlatego, że Facebook
sobie koduje, że tu się narodziło dziecko, no to może kilka reklam z pieluszkami, może kilka reklam z ciuszkami dla dzieci, z mlekiem i tak dalej podrzucimy, a potem wchodzimy na Facebooka i dziwimy się, że akurat nam wyskakują takie, a nie inne reklamy. Facebook też musi z czegoś żyć, żyje właśnie z reklam. Czy to jest złe, czy dobre? No też trudno tutaj o tym mówić. Po prostu firma musi zarabiać. Ale idźmy o krok dalej. Na naszym polskim podwórku zamieszczane są również takie zdjęcia. Narodziny dziecka, pokazywane są małe stópki, małe rączki, ale pokazujemy cały wizerunek dziecka. Chwalimy się tym dzieckiem. Czyli nie tylko część ciała, ale już w pewnym sensie można to dziecko zidentyfikować. Cóż to może oznaczać w ogóle, takie pokazywanie, wystawiennictwo naszych dzieci? No jest to, tak jak już wcześniej powiedziałem, pożywka dla takiego środowiska, które kocha dzieci inaczej. I na pewno Państwo słyszeliście o niedźwiadku Pedobir. To jest ten mem w prawym górnym rogu. Tutaj w lewym górnym, nie, w prawym górnym rogu, jak patrzycie. To jest umieszczanie takiego misia, który na różnych zdjęciach z dziećmi, na zdjęciach w kąpieli, na plaży, no tam, gdzie widać jakiś kawałek ciała odsłoniętego przez dziecko. No oczywiście ten pedobir, ten misiu ma swój podtekst seksualny, więc jest to takie środowisko, które właśnie wyszukuje zdjęcia dzieciaków i dokłada właśnie te zdjęcia takiego niedźwiadka, takiego misia, sugerujące o jakichś takich niezbyt dobrych zamierzeniach. W każdym razie tego się należy ustrzegać, ale proszę sobie wyobrazić, że prowadziłem taki wywiad z dwiema matkami, jedna w wieku 30, jedna w wieku 40 lat. 40-latka ma dziecko 4-letnie, 33-letnie. I takie dwa różne podejścia właśnie do kwestii sharentingu, a w zasadzie one nie wiedziały w ogóle, co to jest sharenting, ale w ogóle do zamieszczania zdjęć swojego dziecka. Każda z nich zamieszczała z jednego powodu. Wiecie Państwo z jakiego? No bo wy wiecie, bo chcą się pochwalić tym dzieckiem, bo to jest szczęście, że się dziecko narodziło, że ono dorasta, że chodzi, zrobiło pierwsze kroczki, że pierwszy dzień w żłobku, pierwszy dzień w przedszkolu. To jest dla matki radość, szczególnie dla matek, prawda? Jest to szczególna radość i chcą się tym pochwalić. Oczywiście rodzice chwalą się odwrotnie proporcjonalnie swoimi dziećmi do ich wieku, czyli im dziecko starsze, tym się mniej chwalą. Może z tego powodu, że jest mniej do chwalenia się, ale tak to jakoś wygląda. Jeszcze małe to można się pochwalić, fajna buźka, fajny bobasek. W każdym razie te dwie kobiety prezentowały dwa różne jakby takie stanowisko. Jedna zajmuje się mediami społecznościowymi i tak jak Państwo tutaj możecie przeczytać. Pilnuję, żeby były to moje media społecznościowe, a nie mojej córki. Dziecko mi towarzyszy w życiu, więc raz na jakiś czas jej zdjęcie się pojawi. Widzę coś złego w tym, jakbym publikowała tylko jej zdjęcia. Jeśli publikuję zdjęcia córki, to zazwyczaj są one w jakimś kontekście. Wiem, że zarządzam jej wizerunkiem, ale nie uważam, że mam do niego prawa. Więc pilnuję tego, żeby w przyszłości jako nastolatka, zobaczy gdzieś to kiedyś w sieci, to chciałabym, żeby się nie wstydziła za to, co ja kiedyś o niej publikowałam. Chciałabym, żeby stwierdziła, o fajne miałam zdjęcie, jak byłam mała. Takie podejście. Druga matka zwierzyła mi się, że z bólem, ale przestała publikować. Bardzo ją to boli, że nie może już publikować zdjęć swojego synka 4-letniego, że nie może opublikować zdjęć, że nie chce, po prostu wie, że to nie jest dobre, że nie chce publikować zdjęć z pierwszego dnia w przedszkolu czy z jakiejś tam akademii, ale wie, że te zdjęcia mogą być źle wykorzystane. Na co sobie pozwalają? Na pokazywanie zdjęć dzieci od tyłu, w
ubrankach oczywiście, nie ma tam żadnej nagości. Z dużą ostrożnością to wszystko robią. Ale przejdźmy do kolejnego zjawiska na naszym internetowym targowisku, bo tutaj jest bardzo dużo straganów i możemy się spotkać ze zjawiskiem catfishingu. Catfishing, czyli fałszowanie profili, preparowanie profili na serwisach społecznościowych. Proszę sobie wyobrazić, że są osoby, które spędzają bardzo dużo czasu, żeby spreparować fałszywy profil na przykład na Facebooku. Fałszywy profil to nie znaczy, że tam są na tym, że to jest profil osoby, która nie istnieje. Nie, bo to są najczęściej zdjęcia jednej osoby, która istnieje, z tym, że osoba ta ma inne imię i nazwisko, inne dane. Osoby takie tworzą całe historie. Całe historie. Jakbyśmy weszli sobie na taki profil, to byśmy powiedzieli, że ten profil żyje od iluś tam lat, że tam się dużo dzieje, bo i tam są komentarze. Notabene moglibyśmy też zobaczyć, że są tam nasi znajomi. Ostatnio ze studentką rozmawiałem i powiedziała tak, że dostała na maila screen swojego profilu, to znaczy nie swojego, tylko fałszywego. Jakiś, nie wiadomo kto, czy to mężczyzna, czy kobieta, pościągał jej zdjęcia z Instagramu i z Facebooka i stworzył sztuczną osobę, fałszywą osobę, fałszywy profil na Facebooku. Proszę Państwa, to nie był martwy profil. Tam bardzo dużo nastolatków się wypowiadało, komentowało te zdjęcia. Oczywiście ten fałszerz odpowiadał w imieniu tej osoby. Więc to wszystko żyje. To wszystko żyje. Jakby to powiedzieć, co należy zrobić? Oczywiście zgłosić na policję. Dlaczego w ogóle coś takiego się pojawia? Dlaczego mamy do czynienia z catfishingiem? I po co w ogóle ktoś to robi? Z poczucia samotności. Bo to takie normalne, że jeżeli jesteśmy samotni, to wbijamy potocznie mówiąc na Facebooka czy na inne medium społecznościowe i zaczynamy przeglądać go. Z poczucia samotności, z poczucia braku akceptacji. Ale robimy to z zemsty. Z zemsty. Jakiś mężczyzna, jakaś kobieta złamała nam serce i chcemy się na niej zemścić, albo ktoś w jakiś inny sposób nam dopiekł. Chcemy się na tej osobie zemścić. I w ten sposób odgrywamy się na tej osobie. Czasem te osoby robią to z nudy, a czasem z czystej ciekawości, bo chcą sprawdzić reakcję. Chcą się pobawić właśnie takimi kwestiami z innymi użytkownikami sieci, którzy są mniej lub bardziej świadomi. No i przejdźmy dalej do kolejnego zjawiska związanego z sextingiem, sextortion, zjawisko szantażu przy użyciu wymuszonych intymnych obrazów. Tak jak powiedziałem, zjawisko jest powiązane z sextingiem, czyli przesyłaniem sobie intymnych zdjęć, intymnych filmów. Tu wspomnę, że to zjawisko odnotowano już u nastolatków, że po prostu takie rzeczy dzieją się u nastolatków. Zresztą przytoczę tutaj taką historię, gdzie w szkole średniej dziewczyna była bardzo zakochana w chłopaku, byli ze sobą parą, no ale znudziła się temu chłopakowi. Ale on nadal była w nim bardzo zakochana, no i zaczęła po zerwaniu wysyłać mu zdjęcia. No takie jakieś najpierw selfie fajne, tu takie z buźką. Chłopak tak mniej reagował, no to zaczynała już w samej bieliźnie. No dalej chłopak mniej reagował, no to już bez bielizny były zdjęcia. Jak się skończyło? Skończyło się niezbyt dobrze, bo skończyło się prawie że samobójstwem. Ale to też przez tego chłopaka, który nie zachował się jak dżentelmen, bo zaczął te zdjęcia rozsyłać po wszystkich osobach ze szkoły. Inne zjawisko związane z sextingiem, ale również z sextortion, to też świeża sprawa,
w szkole średniej, w jednym z techników, dziewczyna, uczennica zaliczała kolegów ze szkoły. W chwili właśnie zaliczania, w chwili odbywania stosunku robiła im zdjęcia, tak jak ich Pan Bóg stworzył. No i oczywiście założyły z koleżankami tajną grupę na Facebooku. No i sobie tam komentowały te zdjęcia. Odpowiednie komentarze, myślę, że Państwo domyślacie się, jakie były. Aż oczywiście zdarzyło się tak, że któryś z chłopaków się domyślił, że któraś z dziewczyn może puściła farbę i zdobyli hasło do konta tej dziewczyny, hasło na Facebooka. No i też niezbyt dobrze się to skończyło dla tej dziewczyny. Dla tej dziewczyny oczywiście. Ale chciałbym tutaj Państwu zwrócić uwagę na to, że tutaj płeć nie ma znaczenia, że zarówno dziewczęta, jak i chłopcy w tym wieku mają różne pomysły i w różny sposób się zachowują. I to, że akurat jest to wiek, kiedy w sposób szczególny nie myślimy o tym, żeby ustrzec się przed robieniem sobie zdjęć w takich, a nie innych sytuacjach, no to myślę, że każdy z tutaj siedzących wie i zdaje sobie z tego sprawę. Jaki jest scenariusz postępowania takiego oprawcy internetowego? No, przestępca podszywa się pod atrakcyjną osobę, korzysta z fikcyjnego profilu, uwodzi swoją ofiarę i nakłania do zrobienia erotycznych zdjęć lub nakręcenia filmów, a następnie grozi, że udostępni kompromitujące materiały rodzinie i znajomych. Tym zjawiskiem zajmuje się Interpol. Jest bardzo dużo zgłoszeń. Średnio okup to $500, ale też proszę sobie wyobrazić, jeden z okupów to było $15 000. Co ciekawe, te szajki, bo tu już można powiedzieć o szajkach, które się zajmują takimi sprawami, to już jest biznes, to już jest cały biznes internetowy. To są nawet biura, w cudzysłowie, obsługi klienta, gdzie może się zdarzyć, że będziemy sobie spokojnie siedzieć w domu, ktoś do nas zadzwoni i powie, no, że mam Twoje zdjęcia, mam Pani zdjęcia, jeśli Pani nie chce, żeby były opublikowane, to bardzo proszę wpłacić na konto, na to i na to konto taką, a taką kwotę. To może się przytrafić każdemu. Natomiast taka uwaga, proszę na to nie reagować, tylko od razu sprawę zgłosić na policję, w żaden sposób nie dyskutować z takimi osobami. Gdzie takie rzeczy najczęściej się dzieją odnośnie właśnie wymuszania takich zdjęć? Oczywiście na portalach społecznościowych to ponad 50%, ale również poprzez portale fotograficzne, takie jak Instagram, czy poprzez komunikatory internetowe, rzadziej, bo tylko 9% na portalach randkowych, ale jak zauważono, również w grach internetowych, w grach sieciowych. Proszę sobie wyobrazić, że był opisany przypadek, kiedy to mężczyzna stworzył fałszywą osobę gracza. No, gracza, to była graczka. On stworzył, podszywał się za kobietę. Tak podszył się za kobietę, że w grze zakochał się w tej kobiecie inny użytkownik, który był mężczyzną. I tak spodobała mu się ta fałszywa kobieta temu mężczyźnie, że po kilku latach no, doszło do oświadczeń, nawet była ustalona data ślubu, nawet prawie, że doszło do przepisania majątku na tą fałszywą osobę, a co więcej, nawet w sytuacji, kiedy pokazano, powiedziano temu graczowi, że to jest fałszywa kobieta, tej osoby nie istnieje, on nie mógł w to uwierzyć i dalej obstawał przy swoim. Więc takie sytuacje się dzieją i musimy my być bardzo wyczuleni na to, jak i co publikujemy w internecie i jak robimy sobie zdjęcia, a robimy sobie ich coraz więcej. Moda na selfie się stale rozwija. Oczywiście to skłonność do umieszczania zdjęć samego siebie.
Często są to zdjęcia samego siebie, ale też w gronie przyjaciół, znajomych. I proszę sobie wyobrazić, że w 2013 roku było to słowo roku. Między 2012 a 2013 wykorzystanie tego słowa zwiększyło się o 17 000%. Więc naprawdę selfie robi furorę, do nadal, ale badacze z Uniwersytetu Wrocławskiego akurat w Polsce zajęli się tym problemem. Przebadali prawie 1300 osób i sprawdzali, ile się tam zamieszcza zdjęć tego typu właśnie w mediach społecznościowych. Oczywiście duża część nie przyznawała się, że zamieszcza często, ale byli tacy, którzy przyznali, że to było mniej więcej 650 selfie miesięcznie. I teraz ci naukowcy zastanawiali się, dlaczego ludzie to robią? Dlaczego w ogóle my sobie robimy selfie, prawda? No nie wiem, chcemy się komuś spodobać, albo jesteśmy ekstrawertykami, mamy taką cechę osobowości, albo mamy wysoką samoocenę. I okazało się, że przebadali osoby i co może wpływać na robienie sobie więcej selfie i umieszczania tego typu zdjęć na portalach. Oczywiście ekshibicjonizm społeczny, czyli tendencja do pokazywania swojego życia innym, ale również samoocena. Wysoka samoocena powoduje, że częściej zamieszczamy te zdjęcia, no oczywiście lajki i te rzeczy, prawda, podbudowuje nas, natomiast nie znaleziono związku między ekstrawersją. Teraz tak, kto częściej sobie robi selfie, kobiety czy mężczyźni? I tutaj chórem wszyscy by odpowiedzieli, kobiety. Nie? To kto uważa, że kobiety ręka do góry? No dobrze, to proszę opuścić, dziękuję. Pół na pół, to samo pytanie zadałem studentkom, wszystkie podniosły ręce. Tutaj troszeczkę inne, ale powiedzmy one dopiero studiują, więc jeszcze nie mają takiej wiedzy jak Państwo, ale badania wskazują niestety, że to jednak kobiety częściej robią sobie selfie, ale co ciekawe, te badania też wskazały, że selfie kobiet są ok, są w porządku, to selfie mężczyzn mają skłonności, to ci mężczyźni, którzy robią sobie dużo selfie, mają skłonności narcystyczne. Czyli u kobiet ma to inne podłoże, a u mężczyzn, takich osobników, którzy właśnie robią 650 selfie miesięcznie, zamieszczają na internecie, może mieć to podłoże narcystyczne. Więc taka jest drobna różnica. I jak sobie robimy to selfie? Jak badani robili sobie to selfie? Oczywiście najczęściej robimy sobie zdjęcie lewego, a nie prawego policzka. No teraz każdy wyciągnie sobie rękę i sprawdzi, czy faktycznie to lewą ręką, czy prawą robi selfie, jak to wygląda, prawda? Albo prawą to tak niewygodnie, trzeba obracać głowę, a lewą jakoś tak naturalnie. No różnie. No tutaj pan ma niestety chyba od selfie rękę w gipsie. To jest dowód właśnie na to. Od lajków. Więc tak to wygląda. No i co ciekawe, selfie robione w lustrze, bo takie się też zdarzają, ja dopóki się tym tematem nie zajmowałem, w ogóle nie zwróciłem na to uwagę, ale są też takie, mają bardziej negatywne emocje niż właśnie takie selfie bez lustra. Odnośnie selfie w lustrze, to teraz zrobiłem też taki mini wywiadzik, rozmowę wśród studentów, co się okazało, że bardzo dużo chłopaków sobie robi selfie w lustrze, bo oczywiście bez podkoszulka i tak dalej, że to jest taka teraz moda. Ale mało kto o tym wiedział. Idąc dalej,
Kobiety w selfie wyrażają silniej pozytywne emocje niż mężczyźni, ale co ciekawe, w robieniu selfie też istnieją różnice kulturowe. Okazało się, że mieszkańcy małych miasteczek troszeczkę inaczej robią te selfie. Te widły to jest tylko taki humorystyczny przykład, to nie chodzi o to. Po prostu w innych okolicznościach, ale sięgnijcie Państwo głębiej. Selfie przecież robione na Dalekim Wschodzie będzie się różniło od selfie robionego w Ameryce, prawda, czy tam w Europie. Na Dalekim Wschodzie selfie najczęściej albo sobie robią takie selfie grupowe, albo będzie robione tylko w grupie męskiej albo żeńskiej. Rzadko się tam albo w ogóle nie spotka, gdzie sobie ktoś robi selfie pomieszane, kobiety, mężczyźni. Także tutaj to podłoże kulturowe jest dość ważne. No i inne badania pokazały, że selfie kobiet różnią się od selfie mężczyzn, że mężczyzna jak sobie robi selfie, to chce też pokazać to, czym się zajmuje, jakie ma pasje, chce się pochwalić, na przykład tutaj, jakim jest świetnym motocyklistą, albo na przykład, nie wiem, świetnie pływa na żaglówkach, albo w selfie w basenie, natomiast kobiety chcą pokazać swoją urodę. Na tym im zależy, nie na tym, czym się zajmują. Z kolei niemieccy naukowcy też troszeczkę tych selfie przebadali i doszli do wniosku, że selfie boczne twarzy jest bardziej atrakcyjne dla oglądającego niż selfie czołowe. No i też chciałem zweryfikować tą może już tezę i zapytałem koleżanki z pracy, no Aniu, powiedz mi, czy ty wolisz sobie robić selfie z boku, czy selfie takie czołowe? Ona mówi, oczywiście, że czołowe, bo z boku widać podwójny podbródek. Więc troszeczkę to zakłóciło tutaj tezę z tych badań, no ale muszą być jakieś wyjątki od reguły. Natomiast dzisiaj, bo tak patrzymy się zawsze na Amerykę, co tam jest ciekawego. No tam wśród nastolatków teraz jest taka moda na selfie w takich miejscach mocno ekskluzywnych. Na Instagramie bardzo często wystawiają swój wizerunek bogate dzieciaki i tacy typowi amerykańscy nastolatkowie również chcą być właśnie tacy jak oni i też starają się robić selfie w różnych tego typu miejscach. Właśnie na tle na przykład jakiegoś jachtu albo w jakimś ekskluzywnym samochodzie lub ekskluzywnym domu. Taka moda po prostu. Kształtują w ten sposób jakiś taki fałszywy wizerunek, czego nie było dawniej. I tu chciałbym, żeby Państwo sięgnęli wyobraźnią, oczyma wyobraźni do albumów rodzinnych, do zdjęć. Może ktoś ma jakiś album sprzed 100 lat albo 50 lat. I poszukajcie tam właśnie oczyma wyobraźni, czy były tam zdjęcia podobne do obecnych selfie. Czy coś takiego było, czy miało miejsce. Samochody? Przy nowym samochodzie. I tak, tak, mogło tak być, ale najczęściej się spotykamy z takimi zdjęciami. Prawda? Zobaczcie, jak wyglądały zdjęcia z przedszkola, wasze zdjęcia z przedszkola, czy tam ze szkoły. Najczęściej w zasadzie nie wiadomo, czy oni żyją, czy nie żyją. Nie wiadomo, czy to są manekiny. W ogóle nie ma tam radości, nie ma życia. Nie wiemy, czy ta rodzina ma jakieś problemy, czy nie. Ja myślę, że dzisiaj już takiego zdjęcia byśmy raczej nie zrobili, bo wszyscy mówią cheese albo coś do zdjęcia i... Tak. Tak. Tak, dokładnie, dokładnie. Więc kiedyś robiono takie zdjęcia. Zwróćcie uwagę Państwo, jak nasza kultura się zmieniła. A co ciekawe, znajdźcie w pamięci jakieś małe dziecko w swojej rodzinie albo własne. Znajdźcie w pamięci.
Co dziecko robi, jak się pokaże, że robi się mu zdjęcie telefonem komórkowym? Ustawia się od razu ma super minę, uśmiech i w ogóle, prawda? To już jest od małego dziecka wprowadzany taki nawyk. Więc tak to wygląda ze zdjęciami. I dziś zazwyczaj, najczęściej chcemy, żeby nasze zdjęcia były piękne, ale coraz częściej w mediach społecznościowych pojawiają się zdjęcia również nieprzyjemne. Nieprzyjemne. I coraz częściej na Facebooku takie zdjęcia obserwujemy, bo przecież wystawiamy nie tylko to, co piękne na naszym targowisku, ale to, co smutne i przygnębiające. Pytanie, czy my koło takiego stoiska bardzo szybko przechodzimy, czy stoimy nad nim i zastanawiamy się nad tym dzieckiem, które jest chore na nowotwór, nad tym mężczyzną czy kobietą, która za chwilę umrze, czy przechodzimy bardzo szybko. Przejeżdżamy scrollem myszki tak, żeby przejść do zdjęcia naszej koleżanki, kolegi, którzy świetnie się bawią, nie wiem, na Kubie albo w innym ciekawym, słonecznym miejscu. Tak to wygląda, że właśnie kreowane są różne wizerunki w mediach społecznościowych i proszę sobie wyobrazić, że taki japoński fotograf postanowił zrobić taki mini eksperyment. Wymyślił sobie dziewczynę. Tą dziewczyną jego była jego własna ręka. No, po co facetowi dziewczyna, wystarczy mu ręka? Tak stwierdził. I tutaj widzicie, on sobie tą rączkę maluje, charakteryzuje. Stara się, żeby ta ręka była taka jak ręka kobieca. No i pokazywałem tą rękę tam kilku kobietom, stwierdziły, że paznokcie źle pomalowane, ale powiedzmy, że w Photoshopie da się coś zrobić. No i wyobraźcie sobie, że ten fotograf właśnie wymyślił sobie dziewczynę i wszyscy uwierzyli, że on ma tą dziewczynę. I w restauracji sobie zrobił kilka zdjęć, jak jego dziewczyna go karmi. Zrobił sobie zdjęcie, jak jego dziewczyna prawie, że chce mu dać buziaka. Stworzył swój fikcyjny obraz, tworzył swoją fikcyjną tożsamość. Także tak to mniej więcej wygląda. Media społecznościowe, internet, nie chcę mówić, że są pełne zakłamania, bo to bym przesadził, ale nie dają prawdziwego obrazu nas samych. Ale zdjęcia to nie wszystko. Zdjęcia to nie wszystko, bo coraz częściej tworzymy wideoblogi, popularnie vlogi. Przecież portal społecznościowy, jakim jest YouTube, bardzo to umożliwia. A jeszcze w połączeniu z Google, bo to przecież jedna firma, to już w ogóle daje bardzo duże możliwości. Proszę sobie wyobrazić, że około 60% wideoblogów tworzą mężczyźni, mniej kobiety. Kto tworzy? Między 20 a 50 lat, średnia wieku 23 lata. Oczywiście, żeby mieć wideobloga, trzeba mieć profil na YouTubie i trzeba też pisać imię, trzeba też pisać wiek. I co się okazało, że dziewczęta w wieku 12-15 lat zawyżały sobie wiek od 20 do 86. Tak zbadano, nie wiem dlaczego te 86, ale tak sobie zawyżały. I jakie to są wideoblogi? No najczęściej osobiste, nieco mniej rozrywkowe, publiczne, technologiczne. Najczęściej osobiste. Z tym, że twórcami tych osobistych były przede wszystkim kobiety. Rzadko kiedy mężczyźni przede wszystkim technologiczne. Ale tak jak mówiłem, takim głównym narzędziem, bez którego w zasadzie dzisiaj nie istniejemy, jest Facebook. I tutaj kilka takich myśli niepoukładanych dwudziestolatków o Facebooku. Co dwudziestolatki myślą o Facebooku? No, jak ktoś nie ma Facebooka, nie można się o nim nic dowiedzieć. Normalne. Na przykład nie mogę się dowiedzieć nic o potencjalnej dziewczynie, o potencjalnym chłopaku, bo przecież
idę na jakąś imprezę, czy jestem na jakimś evencie, spotykam kogoś, wiem jak ma na imię, nazwisko, podoba mi się, no to po co mam się umawiać na randki i wypytywać się, jak mogę sobie wejść na jego Facebooka i dowiedzieć się o nim wszystkiego, prawda? Mało tego, mogę zobaczyć swoją potencjalną dziewczynę w stroju kąpielowym, mogę zobaczyć jej rodzinę, mogę zobaczyć, czym się zajmuje. Wszystko mogę zrobić. Co się okazało, że te 20-latki dziewczyny bez skrupułów przyjęłyby do grona znajomych na Facebooku przystojnego mężczyznę. Przystojnego mężczyznę. Znaczy zobaczyłyby, że zaprasza je jakiś tam przystojniak, po zdjęciu profilowym by sprawdziły, przyjęłyby. Oczywiście dodały, że sprawdziłyby, czy mają wspólnych znajomych, czy nie, ale najczęściej by to zrobiły. Pytałem się, czy komuś się zdarzyło, że ktoś kogoś chciał zaprosić. Powiedziały, że tak, najczęściej to są osoby z Dalekiego Wschodu. Pytanie, czy to są prawdziwe profile, czy fikcyjne. I proszę Państwa, powiedziały jeszcze coś takiego, że jeśli ten chłopak, czy ta dziewczyna nie miała, ten potencjalny chłopak, potencjalna dziewczyna nie miałaby Facebooka, zaczęłyby się jakieś podejrzenia. Dla nich byłoby to coś dziwnego i coś bardzo niepokojącego. Zaraz by sobie pomyślały, że ta osoba ma coś do ukrycia. No, tak właśnie myślą 20-latki. Proszę sobie wyobrazić, że w ostatnim czasie przygotowuję się do takich badań. Chcę je bardzo zrealizować, ale nie wiem, czy się udadzą. Chcę zbadać pokolenie Y. Pokolenie Y to jest tak średnio między 20 a 30 lat. I chcę zbadać, jaki procent tego pokolenia, oczywiście na jakiejś takiej wyodrębnionej próbie badawczej, nie ma Facebooka. Przez ostatni miesiąc znalazłem jedną taką osobę. I to kobieta, która ma 27, za niedługo 28 lat, nie ma Facebooka. I jedną. I naprawdę szukałem, mam dosyć dużo znajomych, szukałem poprzez znajomych, czy ktoś zna taką osobę. Jak się pytałem kogokolwiek, czy znasz kogoś, kto nie ma Facebooka, to od razu w wyobraźni się uruchamiała lista z Facebooka znajomych i wyszukiwali w gronie znajomych, czy kogoś tam nie mają, nie? To od razu się tak pojawia taki obraz. Ale nie ma takich osób. Co ciekawe, dlaczego, bo nie wszyscy chcą zakładać takiego Facebooka, no niektórzy z przekory go po prostu nie założą, mają takie zasady i tak dalej, w tym pokoleniu 20-30 lat, ale niestety muszą go założyć, tym bardziej jak idą na studia. Jeśli studiujesz, musisz mieć Facebooka, bo musisz wiedzieć, czy ktoś odwołał zajęcia, bo musisz dostawać jakieś informacje, nie wiem, jakieś screeny, zrzuty ekranów, jakieś książki w wersji elektronicznej. Wszystko to się dzieje przez Facebooka, na którego notabene co chwilę zaglądamy. Co w ogóle jest ważne w Facebooku? No oczywiście dostawanie lajków i przecież każdy choć na chwilę chce się poczuć jak gwiazda socjometryczna, jak celebryta, a to właśnie przez media społecznościowe możemy się takimi gwiazdami choć na chwilkę stać. A stajemy się przez kreowanie wizerunku. Czasem śmiesznego, zabawnego, ale częściej poprzez kreowanie takiego wizerunku pięknej, wyidealizowanej osoby. I zgodnie z teorią autoprezentacji wszyscy jesteśmy aktorami w mediach społecznościowych i odgrywamy różne role i zarządzamy naszymi rolami. I są jakby dwie takie opcje autoprezentacji, dwie strategie. Jedna to jest obnażanie się, a druga idealizowanie własnego wizerunku. Tutaj mamy idealizowanie własnego wizerunku, takie przesadne, ale jest. Natomiast tutaj w pewnym sensie obnażanie. Każdy z nas ma inny poziom tego obnażania. To, co dla tej osoby w ogóle to nie musi być obnażanie. Dla kogoś może to być w ogóle przesada mocna.
Ale proszę sobie wyobrazić, że w kreowaniu swojego wizerunku jeszcze jest coś takiego jak pozytywna autoprezentacja, która, jak się okazuje, ma bezpośredni wpływ na nasze własne samopoczucie. To znaczy, często w mediach społecznościowych idealizujemy nasze związki i zamieszczamy tam zdjęcia, które by świadczyły, że po prostu jesteśmy najszczęśliwszym małżeństwem, jesteśmy w najszczęśliwszym związku, jaki kiedykolwiek istniał na świecie. I w pewnym sensie to działa na naszą świadomość i tak może się wydarzyć, że my w końcu będziemy najszczęśliwsi. Mam nadzieję, że po wykładzie zaraz wszyscy nie zaczną zamieszczać takich zdjęć, bo to jest na razie taka hipoteza. W każdym bądź razie, gdy wszyscy widzą, jaka jestem szczęśliwa, to znaczy tylko jedno, jestem naprawdę szczęśliwa. Tak to działa. I tak naprawdę na czym polega Facebook? No właśnie na tych lajkach, na tym, żeby być tym celebrytą. Ale to jest takiego swoistego rodzaju współzawodnictwo między nieprawdziwymi wizerunkami. My wszyscy wiemy, że to, co jest tam w tym portalu społecznościowym, to niekoniecznie jest prawdziwe, bo to jest wyselekcjonowane. To jest jakby jakaś tam część naszego życia. To my wybieramy, co tam jest. To nie jest Big Brother, gdzie widzimy praktycznie wszystko. To, co robimy w toalecie, to jak jemy, to co jemy, prawda? Ale to, co my chcemy, żeby inni zobaczyli. I proszę sobie wyobrazić, że jeśli chodzi o media społecznościowe, internet, też prowadzono różnego rodzaju badania i okazuje się, że sam internet może mieć też pozytywny taki aspekt. Okazało się, że nastolatki, ale również studenci, którzy czują się osamotnieni, którzy mają jakieś lęki, częściej korzystają z internetu, mają takie poczucie, walczą z poczuciem osamotnienia, dlatego że są w gronie innych znajomych. Również poczucie niskiej pozycji społecznej jest niwelowanie poprzez działania internetowe. O tym mówi teoria rang społecznych. Ja, słuchajcie, miałem takiego ucznia, który nie był gwiazdą socjometryczną w klasie. Nie był. Pod zamieszczanymi zdjęciami dostawał tylko dwa lajki. Jeden to był jego, a drugi mój. Także, ale trzeba jakoś człowieka, trzeba jakoś drugą osobę podbudować i jakoś starać się, żeby się czuła dobrze. Natomiast tak jak mówię, posiadanie dużej liczby znajomych może dla jednych być takim zafałszowaniem, bo i tak nie mamy z nimi kontaktu, natomiast daje takie poczucie tego, że nie jesteśmy sami, że ktoś jest z nami jeszcze, że jednak możemy liczyć na wsparcie kogoś więcej. I kolejne badania, które prowadzono w Szwecji, wykazały, że kto najczęściej korzysta z internetu, jakie osoby? No te osoby z niższym wykształceniem, osoby bezrobotne częściej korzystają z mediów społecznościowych, z Facebooka niż właśnie osoby wykształcone. I przejdźmy zatem do jednego już z ostatnich takich zjawisk, które spotykamy z którym spotykamy się na internetowym targowisku, i to jest zjawisko FOMO. I teraz jesteście Państwo specyficzną grupą, ale jakbym tak przeszedł i zobaczył, kto ma przy sobie telefon komórkowy i gdzie go trzyma, no to by mogły wyjść różne rzeczy, różne sytuacje. Ja zrobiłem taki eksperyment na wykładzie, na jednym z wykładów, no i faktycznie część studentek trzymała ten telefon komórkowy na biurku, część w kieszeni, część w torebce, część między nogami. Także zawsze blisko siebie, zawsze blisko ciała. Tak jakby to było przedłużenie naszego ciała. I wyobraźcie sobie Państwo, że ja już chyba z 7 czy 8 lat temu próbowałem to zjawisko zbadać u dzieci. Teraz te dzieci studiują i co się okazało, że już 8 lat temu
8 lat temu dzieci odczuwały dyskomfort, jak nie zabrały ze sobą telefonu komórkowego. To jeszcze nie były smartfony, ale inne, ale już wtedy połowa tych dzieci odczuwała dyskomfort. Dzisiaj było, myślę, że byłoby ich znacznie więcej. Co to jest FOMO? No to jak można przeczytać, objaw nerwowego zerkania na smartfona. A czy mamy jakieś nowe powiadomienie z Facebooka, czy nam przyszła jakaś nowa poczta, SMS, MMS, nowa wiadomość, czy do nas ktoś nie dzwonił. Okazuje się, że te osoby, które ogarnęło FOMO, mogą być częściej sprawcami wypadków samochodowych, ale dlaczego tak się dzieje? Dzieje się tak dlatego, że sami wiecie Państwo, jak to jest. Jestem ciekaw, czy jest tutaj osoba, której się nie zdarzyło, że ktoś do niej dzwonił. Myślę, że wszystkim nam się wydawało, że ktoś do nas dzwoni, że nam wibruje telefon, że przyszła nam wiadomość z Messengera albo jakiś SMS, prawda? A się potem okazało, że to był akurat jakiś taki dokładnie ten sam ton, ten sam dźwięk w jakiejś muzyce gdzieś tam lecącej w radiu czy w telewizji. Takie rzeczy się zdarzają. I to jest normalne, ale FOMO to też coś innego. To nie tylko notoryczne zerkanie na smartfona, ale to, proszę Państwa, takie zjawisko jak śpicie, śpicie, no bo jest noc, bo w nocy się oczywiście śpi, trzecia rano, chcecie skorzystać z telefonu, no i pierwszą rzecz, którą robicie, a macie telefon blisko, no to otwieracie oczy i bierzecie ten telefon i go sprawdzacie. Bardzo wiele osób tak robi. Robi dlatego po pierwsze, że telefon nam służy jako budzik, prawda? I sprawdzamy, która jest godzina. Jest to normalne. Ale jak już sobie otworzymy ten telefon i zobaczymy tam jakieś czerwone kółeczko, że mamy jedną wiadomość albo ktoś nam przysłał SMS-a, no to jednak sprawdzimy to, bo chcemy to, że tak powiem, odhaczyć, mieć z głowy. Gorzej, jak to będzie niezbyt przyjemna dla nas wiadomość, to już potem nie zaśniemy do rana. No takie są technologie współczesne. I jak się ustrzec przed FOMO? Nie wiem, czy jeszcze mam czas. Tak, jeszcze trochę. Jak się ustrzec i czy ktoś tutaj jest chory na FOMO? Tak możemy sprawdzić. Budzisz się rano i pierwszą czynność, którą wykonujesz, jest sięgnięcie po smartfona. Tak, większość, no bo to budzik. Nie wyobrażasz sobie spędzenia dnia bez dostępu do internetu. A to już można sobie wyobrazić. Kilka razy dziennie sprawdzasz pocztę i reagujesz na każde powiadomienie z Facebooka. Klikasz wezmę udział w większości wydarzeń, na które zapraszają cię znajomi, nawet wtedy, kiedy wiesz, że ci się nie uda na nie przyjść. Robisz zdjęcia gdziekolwiek jesteś i jak najszybciej publikujesz je w sieci. Absolutnie. A informujesz w mediach społecznościowych o każdym wyjściu, wyjeździe, wydarzenia z życia, prawda? Na bieżąco sprawdzasz, ile lajków i komentarzy dostajesz pod swoim nowym zdjęciem profilowym. Każdą nową poznaną osobę zapraszasz do znajomych. Korzystasz z mediów społecznościowych tuż przed snem. Korzystasz z mediów społecznościowych przed jedzeniem, śniadaniem, podczas jedzenia. Sami sobie odpowiedzcie na to pytanie. I już nie będę miał, nie mam tyle czasu i nie będę wam mówił, co zrobić, żeby być popularnym na Facebooku, bo chyba mi się już czas skończył, ale dlatego to pominę te porady, bo nie wiem, czy ktoś tu chce być popularnym na Facebooku. Wszyscy, no to potem można indywidualnie się zgłosić, ale proszę Państwa, ja tak wymyśliłem sobie metaforycznie internetowe targowisko. A może jednak muzeum? Może jednak muzeum? I na koniec taki tekst chciałbym przeczytać. On tutaj porównałem nas, użytkowników Facebooka, Instagramu i innych mediów do opiekuna ekspozycji, bo w każdym muzeum, w każdej galerii taki opiekun ekspozycji jest, a cóż innego my robimy w mediach, jak nie eksponujemy siebie. Praca opiekuna internetowej ekspozycji własnego ja wydaje się łatwa i nie wymagająca specjalnych predyspozycji, wiedzy czy też wysiłku fizycznego. Nic bardziej mylnego. Jego rola to przede wszystkim znaczący udział w zapewnieniu bezpieczeństwa prezentowanym zdjęciom, filmom, informacjom w czasie ich udostępniania.
Opiekun ekspozycji jest osobą, która sprawuje wiele różnych funkcji, często nie zdając sobie z tego sprawy. Stale musi być skoncentrowany, dyskretnie czuwać nad bezpieczeństwem powierzonych mu eksponatów i wystrojem swojego profilu. Eksponowane zdjęcia nie powinny być nazbyt intymne i nagie, czy dotyczyć osób, które nie wyraziły zgody na publikowanie ich wizerunku. Do tego czasami jest narażony na kontakt z niegrzecznymi zwiedzającymi, którzy mogą wyłudzać zdjęcia i wykorzystać je do szantażu. Opiekun jest osobą pierwszego kontaktu, z którą spotyka się odwiedzający profil. Opiekun ekspozycji sprawuje ochronę nad prywatnością. Odgrywa ważną rolę w przypadku wykrycia kradzieży, uszkodzenia lub zniszczenia eksponatów. Jest bowiem czasem głównym świadkiem wydarzeń, które spowodowały działania przestępcze. Powinien wykazywać się opanowaniem, przewidywaniem, ostrożnością, czujnością, refleksem i dociekliwością wobec osób odwiedzających profil. Ja Państwu dziękuję. Mam nadzieję, że każdy z nas będzie takim opiekunem ekspozycji.